Cześć, cześć, witaj na kanale rockday.pl. Jaki tuner wybrać na początek do gitary? Jaki strojek wybrać na początek? No to właściwie odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ ja bym po prostu gorąco sugerował wybranie strojka. Najlepiej byłby to strojek taki jak ja mam, czyli strojek podłogowy, taki jak ten. Ale można powiedzieć, dobra, ale przecież mamy różne aplikacje, czemu nie na aplikacji wybrać? Albo mamy na przykład strojki, tanie strojki za 30 zł, strojki są takie na klipsie. No właśnie, owszem, jeżeli sobie grasz w domu, w jedną gitarę, nic ci nie przeszkadza, to jak najbardziej aplikacja na telefon. Ja tutaj mam taką śmieszną aplikację, nie pamiętam już jaka to była firma, musiałbym sprawdzić, ale na tym telefonie nagrywam. Mnóstwo jest metronomów strojków i w połączeniach, których nieraz mają i metronom wbudowany i tak dalej, i tak dalej. Jednak tak, jeżeli faktycznie grasz w domu, to bardzo dobrze, nikt ci nie przeszkadza, możesz zainstalować sobie aplikację na telefonie. Jeżeli grasz też w domu, taki strojek na klipsie też byłby bardzo fajnie zbudowanym czujnikiem fal dźwiękowych, ale dobrze by było, gdyby on miał jeszcze mikrofon. A najlepiej mieć swój własny strojek. A to dlatego, jeżeli gramy gdzieś z ludźmi różnymi na próbie, gdzieś gdzie jest hałas, strojek wbudowany w telefonie, w aplikacji, nie jest w stanie nastroić gitary, ponieważ słyszy całe otoczenie, więc trzeba mówić: ej, 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 cisza, 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 kuwa, cisza, bo ja teraz stroję. Więc tak, z drugiej strony, z punktu widzenia takiego, że tak popatrzcie z boku, gwiazdor, kuźwa, będzie teraz stroił gitarę, prawda? Taki strojek na klipsie, który ma budowany czujnik fal, czy też mikrofon, bo może być jedno i drugie. Ten akurat ma jedno i drugie, bo ma tutaj mic i też mogę tam włączyć opcję, nie wiem, czy on teraz pokażę, czy to będzie dobrze widać. No jest mic napisane, a ja mogę dać tryb klip. Mic. Klip, mic, klip. Tylko że problem też jest taki, że jeżeli użyjemy w takim strojku, można powiedzieć, dobra, ale przecież ja jeżeli założę na gitarę, to przecież on gitarę wyłapie. No właśnie nie do końca, ponieważ w pomieszczeniu, jeżeli gramy jakąś próbę, koncert czy cokolwiek, w pomieszczeniu jest dźwięk i on po prostu przechodzi, zdyga też gitara i ten dźwięk jest wyłapywany przez strojek, który tutaj damy na klipsie. Nawet jeżeli go damy na wyłapywanie fal dźwiękowych, to też zakłóci strojenie, a jeżeli damy na klipsie, to też, to tym bardziej, przepraszam, na mikrofonie, to tym bardziej zakłóci nam strojenie. Wiadomo, to można powiedzieć, że dobra, dobra, dobra gościu, dobra, dobra, ale gadasz o sytuacjach, których my na co dzień, powiedzmy, nie mamy, bo my jeszcze nie gramy w kapeli. Jeżeli nie grasz w kapeli, to jak najbardziej każdy z tych trzech opcji, telefon, klips czy taki podłogowy, jest bardzo dobra, jednak no każdy też z tych strojków wiąże się z ceną. W telefonie za darmo, taki na klipsie kosztuje, powiedzmy, zaczyna się od 30 zł, a taki podłogowy zaczyna się od 150 zł, 200 zł, więc można powiedzieć, gościu, nie pierniczę jakimś podłogowym, bo nie będę tyle pieniędzy wydawał, ale prawda jest taka, że najlepszy mimo wszystko jest strojk podłogowy, czy ten Ibaneza LU30, ja akurat używam LU30, tak to się nazywa, tak. Chromatic Tuner, najlepiej chromatyczny tuner, żeby był, to zaraz o tym powiem. Po prostu naciskam go, wyłączam zupełnie dźwięk i teraz strojek widzi i słyszy, czuje tylko moją gitarę. Nic go teraz nie zakłóci, nie wnerwi. No faktycznie, trzeba by to stroić. Dobra, tak. Więc to jest w sumie taka moja skromna rada, że najlepszy byłby taki. Nikt wtedy nam nie popierniczy niczego. Drugi problem ze strojkami jest taki, że czasem na przykład na niskich dźwięków, czasem takie klipsowe na klipsie strojki nie chcą wyłapać. Precyzyjniejsze są niż takie klipsowe, są strojki w telefonie i takie co tam mam z tyłu. Klipsowy
jest czasem, na przykład jak ja mam tu siódmą strunę, on czasem tej siódmej struny nie widzi. A nawet jeżeli mam przełączony, znaczy one też są do basu. Często mam tak, że basu nie mogę dostroić. Jeszcze jak obniżam w ogóle struny w basie, to jest w ogóle tragedia, jak jest obniżam strój w basie. To po prostu strojek taki klipsowy, no nie ogarnia, nie ma szans. Ten sobie zawsze poradzi. Kolejna sprawa, jeżeli już wybierasz strojek na klipsie, w klipsie, czy jakikolwiek inny, a dlatego mówię o klipsie, bo w klipsie często tak jest, w klipsach takich często używany jest, żeby był, ważne, żeby był, mimo wszystko, żeby był chromatyczny, żeby było w opcji, w specyfikacji, żeby było napisane chromatic mode, czyli tryb chromatyczny, żeby był. Bo tak jak mówiłem wcześniej w jakimś filmiku, że odnosi strojenia, ale dobra, nieważne, powiem to jeszcze raz. Że na przykład w takich strojkach mamy na przykład opcję strojenie, mam ten i mam opcję teraz na przykład napisane, pewnie nie będzie widać, gitar, czyli po prostu stroję gitarę. Czyli on wyłapuje tylko i wyłącznie dźwięki z gitary ze stroju standardowego. To ciekawostka. Mogę zrobić sobie oczywiście tryb basu, to on oczywiście wyłapuje tylko i wyłącznie dźwięki basu w stroju standardowym, EAD. Więc hello, też za dużo tutaj nie poszalejemy, prawda? Mam też na przykład violin, czyli strój na skrzypce, ale najlepszy jest mimo wszystko chromatyczny, ponieważ on, my wiemy, co, jakie mamy dźwięki, a strojek tylko pokazuje, czy ten dźwięk jest prawidłowy. Tak samo na przykład ten strojek tutaj też jest chromatyczny, on po prostu pokazuje, ja sobie może w ogóle to odteguję. On po prostu pokazuje wszystkie dźwięki, jakie możemy zagrać, ale ważne jest, ważne, żebyśmy my wiedzieli, jakie te dźwięki są, prawda? A nie, żeby strojek nam pokazywał, a my, o kurde, to nie wiedziałem, jaki mam dźwięk na gitarze. Także, jeszcze raz mówię, bardzo ważne jest to, żeby był tryb chromatyczny, ja będę zbierał się, a strojki najlepiej kupować takie duże, chyba że nie to takie małe, ale dobra.